Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagrararajmy w God of War Wstąpienie. witam się z wami na początku kolejnego odcinka Zagrajmy w God of War Wstąpienie, w którym, jeśli dobrze pójdzie, może nawet skończymy grę. Na start obejrzymy sobie cutscenkę. Już niedaleko, Spartiato. W środku znajdziesz oczy prawdy. Te same oczy, które moje matki bezlitośnie wyłupiły Aletii. Aletia powiedziała mi, że moi rodzice chcieli obalić bogów, ale nie mogłem uwierzyć w ten spisek. Wtedy ukazała mi prawdę. Zrozumiałem, że Bóg Wojny ma w planach całkowite zburzenie murów Olimpu. Musiałem ich powstrzymać. Wraz z Aletią próbowaliśmy ostrzec Zeusa, lecz Ares dowiedział się o tym i wysłał moje matki. Mojej ukochanej bezlitośnie wyłupiły oczy. Stała się więźniem we własnej świątyni. Ares i moje matki wiedzieli, że dopóki oczy prawdy są ukryte, ich nikczemny spisek nie wyjdzie na światło dzienne. Wkrótce pragnęli mieć kontrolę nad samymi bogami. Do realizacji tego planu potrzebują z powrotem ciebie. Nie spoczną, dopóki nie wrócisz do Aresa. Ares będzie musiał znaleźć innego sługę. Wierzę, że przywrócisz tu ład. Oczy prawdy, przekazywane z wyroczni na wyrocznie, oczy są w stanie przeniknąć mroczną magię furii. Ano. Jesteśmy teraz właśnie w latarni na wyspie Delos. Cała ta latarnia jest jedną wielką zagadką. Ale jest też wyzwaniem, bo jak to właśnie określił Archimedes... ci, którzy będą próbowali zdobyć oczy, czy tamten przedmiot, który tak bardzo interesował ludzi, którzy go przenieśli i tak dalej, pamiętacie te wpisy? No to Archimedes sprawi, że będzie to ich zgubą. I w tej oto latarni stworzył taki oto właśnie dość ciekawy knif. Dość intrygujące wyzwanie. Polegające na tym, że jeśli chcecie zdobyć prawdziwe oczy prawdy, najpierw musicie zdobyć fałszywe. A fałszywe oczy prawdy to... a gdzie znajdują się fałszywe oczy prawdy? Właśnie po drugiej stronie u portalu. W takim powiedzmy lustrzanym wymiarze. Który jest po prostu jednym wielkim odbiciem tego, co się dzieje właśnie po tej stronie, po której aktualnie Kratos się znajduje, jeśli chodzi o latarnię. Jest księżyc i jest ten. Jest słońce. I te oznaczenia też nie są przypadkowe, ponieważ księżyc, zakładam, jest... nie wiem, czy alegoria to jest dobrze powiedziane, ale jest to na pewno nawiązanie do Artemidy. A słońce to właśnie Apollona. A dlaczego? Ano dlatego, że Helios, czy tam... To Helios, oryginalnie Helios, nie jest bogiem. O, kurde, za długo mi zeszło. Helios oryginalnie nie jest bogiem, tylko tytanem. Ale w pewnym momencie bogiem słońca, czy tam właśnie władcą słońca, przestał być Helios, a stał się nim właśnie Apollo.
I właśnie przez to, że Apollo jest bogiem Słońca, no to, czy tam włada Słońcem, no to mamy Słońce. Artemida się pojawia, zapewne dlatego, że jest łowczynią i dość często poluje nocą, ale nie powiem wam tego akurat na pewnik, bo też mogę teraz gadać bzdury. No ale jesteśmy właśnie w wyzwaniu Archimedesa. Ja sam jestem w sumie właśnie ciekaw, czy on to sam ogarnął, czy furie stworzyły ten taki mini lustrzany wymiar, czy coś tam. Mówię, nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, jak to działa. No ale jest to dla mnie po prostu trochę dziwne, nie? Dobra, w sprawie czego na potem uzupełnienie zdrowia. No a tutaj otwieramy. No i już widać, że jest posąg inny. Ale działanie dokładnie takie samo. Porąbane jest to, że te oczy są tam tak w sumie naprawdę, nie? Znaczy naprawdę są w realu, nie? Bo wiadomo, to jest wszystko jest iluzja, ale samo to, nie? Że to nie są jakieś, wiecie, to nie jest jakieś takie ala ten, jakieś tam kładki, coś tam, nie, to są prawdziwe oczy. Czyli zgodnie z tym, co było powiedziane wcześniej, żeby oczy prawdy dana wyrocznie miała, to nie jest jakaś moc, która wstępuje na wyrocznie. Nie, ona musi wyłupić sobie oczy i wstawić te. Jest taki sam jak wcześniej. No i właśnie po zabraniu oczu odpalamy właśnie wyzwanie Archimedesa. I jesteśmy na najniższym poziomie, czyli właśnie przy wodzie. I z tego co pamiętam, czekają nas trzy albo cztery takie większe takie walki, nie? Takie mini gantlety, powiedzmy, jakie są na przykład w Devil May Cry'ach. To je odpalamy, chociaż nie mam bladego kurwa pojęcia, jakim cudem to jest blokowane, skoro to jedzie kurwa w drugą stronę. No ale jakoś jest. No i lecimy. Niestety problem tego wyzwania jest taki, że jeśli tu zginiemy, trzeba całe wyzwanie robić od początku. Że warto uważać, kiedy się jaki atak wykonuje i dobrze unikać. Ewentualnie dobrze też kontrować, żeby jak najmniej dostawać po pysku, albo też dużo blokować. Tyk! Dawają! Dobra, i spróbuj rozwalić tą jedną. No się niestety nie udało. Ale w ogóle najlepsze jest to, jakbym miał maczugę, to bym ją zmaszotował. Jeden strzał z maczugi, jak to jest kamień, to odpadnijcie go kurczę. Lewa. Bardzo, po smaku własnego lekarstwa. To jest to, jak mówiłem, no, zamienisz kogoś w kamień, to nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Bo on się zdąży z tego kamienia wypierdolić, zanim tego kurde rozpierdolić. Jaki to ma sens? Nie mam pojęcia. Dla mnie ma żaden. No skurwo jebana! Kolejna rzecz, która mnie wkurwia, jeśli chodzi o walki z Gorgonami. Jak są kurwa co najmniej dwie, jedna cię zamieni w pierdolony kamień, a druga rozpierdoli swoje zastarane ogony.
Yeah!
Dobra, mamy to. Druga faza ogarnięta. Teraz czas na trzecią. A nie, przepraszam. Druga runda to z połowy jest dopiero. Jeszcze to przeszkadzajki. No już myślałem, że coś się zjebało. Na szczęście nie. Out. Od razu te harpie do klatu. Chodź, żegnam. Już jestem, cofam. Losa! Zdążyłem. Czy to zrobi? No oczywiście, że nic. To ogień ma tylko mi przeszkadzać. Można przeszkadzać też wrogu. Okay. No. Mamy parę. Żadne. Czekamy. Mogę sobie zrobić kontrę. O, dobra. Dawaj. Raz. Dwa. I trzy. No i pięknie. Od razu koniec. Dobra, nie wiem na ile, kurde, wystarczy mi tego... Nie wiem. Nie, co ja gadam, przecież się zresetuję teraz, bo nie jestem w walce. Ale już dobra, prawie na szczycie jesteśmy. Przedostatnia albo ostatnia walka to jest. Centaur. Okej. Okay. Ha! Kontra! Tego się nie spodziewałeś, co? Teraz cię zbudowałem niestety, no ale... Szkoda też, ale trudno się mówi, nie? Tego. Dobra. Dawaj, dawaj. Dobra, nie było kontra, ale był w blok. Aha, daje blok X, żeby zrobić paradą i podskoczył. Intrygujący. Dobra. Z tego nie zjebać tego. Dawaj leczenie! Pięknie, do fulla od razu. I pyk! No, nie ma chowania się pod ziemią, cwaniaczki. Bo oni tak nie mogą wytworzyć tych miraży, ale dalej próbują, nie? Ale to akurat jest na plus, bo ich to wyrzuca z tego. Czy ich to jakby pauzuje w miejscu, przez co ja mogę sobie fajnie ich nawalać. No. Tu któryś? Czekować. I raz, i dwa, i trzy. Dobra, mi się fajnie zdechnął. Zamiennik sprowadził. Unik? Nie? No niestety zostałem z niego nie wchodzę, tylko złote. Wyłaś na powierzchni. Walcz. Pyk. Pyk. Jeszcze ktoś? Wszyscy! Zajęliście! W tym przypadku nie użyłem ani kurde amuletu, ani cienia, ani oczu, nie? Bo miałem typu na tyle, tyle wiedziałem jak z nimi walczyć na takiej też w miarę dużej przestrzeni, żeby było łatwo. I co?
Ostatnia. Trzy takie gantlety. A drugi był najbardziej wkurwiający! Ze wszystkich. Autentycznie. No ale niestety, no. Raczej nie będzie końca. Znaczy, dobra, w sumie na pewno wam nie pokażę wszystkich tych przejść, tylko dopiero te finałowe, więc... Jeszcze jakaś tam szansa jest, że może zakończymy w tym odcinku całą grę, więc... YOLO. Ja mam uwagę, dla zainteresowanych, aktualnie plus intro jest 49 minut i 30 sekund nagrania samej surówki. A jestem ciekaw, ile to wyjdzie finalnie z surowego wideo, a ile finalnie wyjdzie z samego odcinka. No, kurwa mać. Łap to i ciągnij. Teraz patrzcie, teraz jak to ustawimy, nie? Tutaj. To oczywiście klon przytrzymuje, żeby nic się nie stało. No i brakuje niby oczu, nie? No ale właśnie nie, bo oczy mamy my i możemy sobie sami to teraz ściągnąć, ale nie otworzymy sobie dalej przejścia. Tylko że, jak mówiłem, te oczy nie są prawdziwe. I kiedy tylko je tutaj... Kiedy tylko tutaj wracają, to są w takiej samej... tak samo są ustawione jak te oczy właśnie były prawdziwie, kiedy tam szliśmy. No i odblokowujemy sobie dalsze przejście. Mamy teraz tylko oczy do zabrania. Tutaj się po bokach ładnie otwierają te... no nie wywietrzniki, tylko... zasłonki, zaślepki, nie? Żeby, wiecie, był w dzień zasłonięta, a pod noc pewnie się świeci. Tutaj normalnie byłby ostatni z tych artefaktów, czyli mechanizm z Antikythery. Mechanizm używany przez Archimedesa do śledzenia ruchów ciał niebieskich. Poziom zdrowia spada powoli, ale nigdy do samego końca. No, także to jest spoko. Znaczy, spoko jak spoko, nie wiadomo, no. To jest ten jedyny minus, że fakt, poziom spada powoli do samego końca, ale nie wiem, czy to gwarantuje nieśmiertelność. Tego nie jestem pewien. A nic to. Otwieramy w takim razie z tej strony, no i obserwujemy kolejną cutscenkę. Tak mi przykro. Gdy wiedziałem, że matki są blisko, chciałem cię... Mamy wobec ciebie wielkie plany, mój synku. Tyle wysiłku, a nie widać końca. Jak to jest wkurzające, nie? Myśmy tyle przeszli, żeby tu dojść, nie? One przyszły z tego na gotowe. Weź te dziwne ptaszysko. Dalej, siostry! Zniszczymy go za murami Hekatoncheira! Kratos został pokonany. Z pomocą nie przybył mu żaden olimpijczyk. Triumfujące siostry zabrały swoje trofeum do domu. W murach więzienia zamierzały zagłębić się w duszę udręczonego wojownika i nakłonić go, by znów stał się sługą Aresa. Powiedzcie mi, jak one latają? Dla mnie to jest dziwne. Znaczy, w sensie, ta jedna to wiadomo, ma ptaszysko i ma tę swoją durną magię iluzji, ale te dwie pozostałe? Jak one latają?
tutaj Negaira i Alecto. No, Alecto to jest ta główna chyba, nie? Ta królowa. Nigdy więcej. I wracamy do teraźniejszości. Czyli do momentu właśnie zgarnięcia tego kamienia ponownie. Zaraz przed Cytadelą Furii. Ponownie używamy kamienia, aby zrobić to przejście. Tutaj w razie, gdyby ktoś jeszcze nie znalazł wszystkiego, to macie kolejną białą skrzynkę i kolejną czerwoną skrzynkę. No, ja mam aktualnie ile? 12 tysięcy orbów. Tutaj to ona kusi tym, czego nie możemy mieć. Ale kto? Dobra, tego chyba nie było. Ale, ale tak, no, ale kto to jest ta Otil... Nie. Nie, nie, ale kto to jest ta królowa? Tak się ta od iluzji kurwa nazywa. Bo Megaira to jest ta, co już ją zabiliśmy z tymi takimi odnóżami, powiedzmy pająkowymi. Ale jak to jest królowa? Jak się nazywa ta kurwa główna? Znaczy tfu, to jest ta, co właśnie tworzy iluzję. Nie mam miecza w ogóle, czemu takie info mi się pojawia teraz? Na mojego klona. Teraz amulet. Ej, aha, dobra. Już wiem czemu, bo to jest ten początkowy przecież obszar sam. Teraz coś się zwieprzyło i dostaje kurde monity z samego początku gry tak naprawdę. Bo to na początku był właśnie miecz i ten. Mogę zamrozić? Mogę. O, nie, przepraszam, nie mogę, ale mogę ją bardzo ładnie przymrozić. Na tyle, żeby nie stanowiła już dla mnie żadnych problemów. Wszystko, wszystko. Pięknie. Regeneracja skoków. No i lecimy dalej. Po właśnie final bossa. Dobra, jak tam żyćko? Coś tam mamy. Dobra. Let's go! No i tutaj trzeba pamiętać, że to się dzieje te 2 tygodnie później, gdzie Kratos nie ma dostępu do wszystkich tych artefaktów, czyli do tych 2 prezentów dla żony i dla córki. Teraz ma na razie tylko i wyłącznie ten pierścień, ale to mu nie gwarantuje od razu tej. Dobra. Okay, jednak ma. Ale dobra, dobra, nie, to jest też na pewno iluzja. W sumie skoro ta iluzja jest w mocy, no to na pewno też ten pierścień jest iluzją. Ale w sumie nie mógłby być, przecież kurde, zgarnęliśmy pierścień od tej Furii właśnie. Tutaj właśnie co tworzy tę iluzję. Chyba? A nie, my tylko tak odwaliliśmy rękę, nie, on tak tylko odwalił rękę i z kopa jej wyjechał, dobra, czyli nie. Czyli faktycznie. Co, że tak gadam, ale po prostu interpretuję sobie to. O i patrzcie, odłożył pierścień. Za długo mnie nie było. Zobaczycie się rano. Chodź. Odłożył i pierścień, i ten. I wisior. Ona ma pierścień już na palcu, nie? Ale Kratuch szybko to raczej rozpracuje.
czasem zapomnisz. Nie. Wszystko, co utraciłeś, znów będzie twoje. Jeżeli tego żądasz w zamian za służbę Aresowi, twoja prośba zostanie spełniona. To jest złudzenie! To się dzieje naprawdę. Najgorsza część już za tobą. Doceniamy twoje ogromne poświęcenie. Oddaj się całkowicie w nasze ręce, a będziesz mógł korzystać z życia w błogiej ułudzie. Nigdy! Zatem śmierć na ciebie czeka! Ojejku, co się stało? To jest debilizm noszenia ważnych rzeczy przy pasku. To bardzo niemądry wybór, Spartiato. Powiedziała idiotka, która najmocniejszą broń przeciwko swojej magii trzymała zaraz przy pasie, jeszcze niczym nie zabezpieczoną, tylko po to, żeby Kratos z jednym zgadem rychu zrobić takie jak Kyle Crane zgarnia rzeczy i elo. Także... to przykro mi, ale no, podpisałyście na siebie wyrok. Chcę własną głupotą. Nie pokona nas byle błyskotka, siostro! E tam, bo je ostrza bardzo fajnie się błyszczą. I to nie w jakiś zwykły sposób. Widzisz, jak pulsuje w nich krew, furia! Opierasz się? Jesteś tylko śmiertelnikiem! No właśnie, nie do końca. Kratos nie jest śmiertelnikiem. Powinieneś był przystać na naszą propozycję, Kratosie! Zapłacisz teraz za swój błąd! Jam jest królowa furii! Jak ten pióro tak fajnie wyglądał teraz, kurde! To jest ten problem, jeśli chodzi o te cutscenki w tej części, że one fajnie wyglądają z tymi poszczególnymi żywiołami. Zobaczymy, czy bracia zlitują się nad tobą. Tylko niestety, nie da się ich zmieniać podczas tych cutscenek, to boli. Nie ma ucieczki. To próbuję uciekać, ja czy wy? Chyba wy. Tego co widzę. Że durne ptaszysko! What? Ej, co jest? Ja, co? Ej, ty, co? Co jest? Czemu jestem pod teksturą? Jak ja wpadłem pod tekstury? Ej, nie wycinam tego, to jest za dobre, żeby tego nie pokazać. Jak ja wpadłem pod teksturę? Zobaczymy, czy bracia zlikują się z tobą.
ucieczki. Czemu tak się jej nogi świecą? No można teraz to powiedzieć. Ale jeśli świeciły się jej nie tak, że wiecie, że jakoś lekko zaświeciły, tylko już tak wśród tyłu trochę, jakby jakieś takie odnóża się z nich robiły. O, teraz widzieliście? Modniszki trochę. No to już mi się coś przewiduje, no ale... No nie, no widać, widać. Warto używać ciągle magii, bo jak zabijamy tych pomniejszych właśnie Spartan, Spartiatów, no to o tyle zyskuje sobie właśnie mamę, więc warto im wyżałować. Okej. Okay. Nie jesteś tym, za kogo miał ci Ares. Nie, to prawda. Jestem kimś o wiele. Gdzie jestem? Zapłacisz za odebranie Megajże życia! Ojejku, ale mnie to kurwa totalnie nie rusza! Okej, okay, mocno. Co? Chciałoby się! Czemu normalnie jak wykonuję jakieś akcje, to nie mogę tak szybko nabijać tego paska? Życie za życie! Nie wiem, czy ogień nie będzie lepszy tutaj, bo ogień jak, wiecie, naładujemy to się jeszcze tak, stawia taki zapalnik. Ej, czy serio akurat to się zdecydowało, jak ona miała tutaj osłonę? Znowu to samo. O, dobra, czekaj. Zabieramy tutaj. Czy zabieramy? Tniemy dalej, a nie zabieramy. Dobrze. Dobrze. Jakie to jest słagerskie! No jakbym Pajka widział! Bo Pajk też tak kurde w cinematiku do Ruin Kinga tak latał do jakiejś bestii. No nie tak nie dokładnie w taki sam sposób, no, ale podobny. Dobra, zaliczył mi ten skok jeszcze! Już spowowałem praktycznie, nie? Czołem. Woda chłodna? Czy to jest kasenka? Bo walka nie jest w wodzie, nigdy. Się walka w wodzie nie toczyła. Bierzemy ognie. Kolejne QT.
jazda! Ojejku, co się dzieje? Czyżbyś się bała, że pokona cię śmiertelnik? Już chyba w kolejnej fazie jesteśmy. Będę patrzeć, jak giniesz, smarciato! Ktoś nie słyszy pewności w twoim głosie. A we mnie strach. Strach to najlepszy dźwięk, jaki można usłyszeć w ustach wroga. Czemu jakiś klikta i będę na tego durnego ptaka? Teraz jak ogana nazywa demonem. Demona to jest daleko. Dobra, mamy kolejną fazę. Okej. Dobra, no to już po tobie. No i mamy akcję z intra. Prostowaczka! Unieruchamiamy! Zwaleniamy! Wstrzymujemy? Nie wiem, ześ to dobrego słowa. To chyba wstrzymujemy, to jest dobre, czy tam rozpraszamy. A oto dla ciebie soczysty pierun! To jest to, bo fajnie wygląda ta akcja właśnie tutaj z tym nabiciem na ostrze, ale autentycznie nabicie ognia czy duszy wygląda o wiele lepiej niż nabicie lodu albo pioruna. Tak gdyby piorun tak się jeszcze bardziej skrzył, by było widać, jak skaczą pioruny po całym ostrzu, bo naprawdę zajebiście! No ale niestety wygląda jak wygląda. Przynosisz hańbę Sparcie, wiarłomco! Uwaga, ja przynoszę hańbę Sparcie, tak? Sam skończysz na się. A kto przynosi hańbę, kurwa, w ogóle istnieniu? Tak, wy. I wasze istnienie należy zakończyć. A twoje powinno się zakończyć, kurwa, 2 tygodnie wcześniej, Kratos!
twoje, czytaj tego demona. Naprawdę, Kratosiu, czemu od razu jak zdobyłeś... Czy nie, przepraszam, nie dwa tygodnie. Jakieś dwa... 20 minut po zdobyciu ty... Nie jesteś godzien miana Spartiaty. Oh, come on. Co? A, patrzcie, nie ma siły walczyć. Przez siebie straciłem wszystko! Tutaj nawet, patrzcie to, no tu, nawet jak ja zbierzę teraz kilka eventa, no to na i tak nie ma siły mi, z czegoś mi więcej zrobić, ja po prostu... No i tylko ją odpycham, nie? Kratuch, pamiętaj, to jest tylko złudzenie. To jest dalej furia. Twoja żona niestety nie żyje. To nie był żaden przypadek, Kratosie. No niestety nie był. No ale na to już nie mamy wpływu. Chcesz prawdy? Wiedz, że przyniesie ci ona tylko ból! Mogę zmienić jeszcze ogień? Niech, już nie, już tylko już pioruny muszę lądowić. Dobra, trudno. Moja śmierć nie pozwoli ci uwolnić się od tego błędu! W ten oto sposób Aigaion Hecatonheir chyba finalnie zaznał spokoju, powiedzmy, pośmiertnego. No i teraz jesteśmy w domu Kratosa. Tym prawdziwym, tak dla odmiany. Nie miałbym siły, żeby wybrać twoją ścieżkę, Spartiato. Orkos! Przyjąłbym propozycję moich matek. Wolę życie w prawdzie. Obawiam się, że możesz pożałować tych słów. Pamiętaj, że nadal podlegasz Aresowi. To niemożliwe. Zanim je zabiłeś, moje matki raz jeszcze uczyniły mnie strażnikiem przysiąg. Abyś był wolny, muszę zginąć z twojej ręki. Nie rozumiem tego. Jeśli tak się nie stanie, ojciec podda mnie okropnym torturom, co gorsza, ty będziesz mu całkowicie podwładny. Przelałem już dość niewinnej krwi. Nie masz wyjścia, Spartiato. Zerwij przysięgę. Zabij Aresa. Ciesz się swą zemstą. Mój ojciec pragnął, bym był lepszym wojownikiem. Błagam. Błagam tylko o to, by móc umrzeć z honorem. Śmiercią Orkosa, złożona Aresowi przysięga została złamana, a umysł Kratosa rozjaśniła bolesna prawda. Wspomnienie popełnionego morderstwa, śmierć jego żony i dziecka, rzeź, która zrodziła się z nienasyconej ambicji, ukazała się w przerażającej pełni, przybrawszy postać wizji, mającej nękać go aż po kres dni. Wolny
pełen klątwy i obłędów, lecz udręczony przez bolesną prawdę, Kratos opuścił swój jedyny dom i wyruszył, by wreszcie odwrócić swój los. Ano, a dalszą część tej historii opowiada God of War Chains of Olympus. Czyli jak ja to sobie tłumaczę, God of War Okowy Olimpu. I tą częścią zajmiemy się w następnej kolejności, ale może najpierw jeszcze zrobię sobie porządki z niektórymi seriami. Tak jak mówiłem, ja nie potrafię mieć kilku serii na kanale. Bo albo potem jedna ma za mało uwagi, albo jedna ma za dużo, albo ja dostaję potem pierdolca, bo już nie wiem co nagrywać. Więc... Na razie krótka przerwa od God of War'a. No a potem widzimy się w kolejnym serii właśnie. Tym razem z Chains of Olympus. Dobra, mogę powinnić napisy? Mogę, czy jest scena po napisach? Już też nie pamiętam? Nie, od razu jest przejście do... od razu jest przejście do menu. Także to by było na tyle. Co są... Pozostałe opcje to dodatki, czyli po prostu filmy oraz napisy. Filmy są to po prostu kolejno wszystkie te takie filmy z developu jeszcze gry. Oczywiście nie pokażę ich wam, bo nawet nie wiem, czy w ogóle mogę to zrobić, więc lepiej nie. No a tutaj mamy właśnie tryb multiplayer. Aż w sumie wszedłbym na chwilę. Dobra, jednak nie wejdę, bo niestety ale wymaga to zalogowania się w PSN-ie, a PSN z jakiejś dziwnej racji nie chce mi tu działać. Tak więc... Nie wiem, może mam coś, jakiś błąd w sieci. Dobra, never mind. Ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy W na kanale. Co nim będzie, nie mam bladego pojęcia. Być może teraz wezmę się w końcu za Rebel Corps, bo też zostało tego mało misji, a przy dobrych wiatrach uda mi się to skończyć. Tak więc, oby. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!